Samochody ciężarowe Terberg są prawdziwymi mistrzami możliwości i wydajności. Holenderska firma Terberg, której tradycje sięgają XIX wieku, znana jest obecnie przede wszystkim jako producent ciężarówek wywrotek o dużych możliwościach przewozowych. W ofercie producenta z holenderskiej miejscowości Benschop są również pojazdy specjalistyczne i ciągniki terminalowe RORO. Wróćmy jednak do wywrotek, które na polskim rynku zdobywają coraz większą popularność. Z wyglądu przypominają Volvo, jednak szwedzkie samochody to tylko dalecy kuzyni Terbergów. W holenderskich pojazdach wykorzystywane są tylko kabiny oraz silniki Volvo. Ramy i skomplikowany układ zawieszenia to dzieło holenderskich specjalistów. W ofercie firmy są podwozia w konfiguracjach od 6x4 do 10x8 z dwoma lub trzema osiami skrętnymi. Na polskim rynku, gdzie Terberg reprezentowany jest przez firmę Danbud z Emilianowa w Wielkopolsce, największą popularność zdobyły ciężkie wywrotki FM2000T z napędem 8x8. Przy pierwszym kontakcie z pojazdem w oczy rzucają się monstrualne koła. Z przodu stosowane jest ogumienie w rozmiarze 445/75 R22,5, natomiast z tyłu 1200 R24. Przednie obręcze mają 14 cali szerokości, tylne bliźniacze po 9 cali. Nietypowy jest też układ napędowy. Wszystkie cztery osie są napędzane i aż trzy z nich skrętne. Samochód jest dzięki temu niezwykle zwrotny. Można z pełnym obciążeniem sprawnie zawracać na ciasnym placu bez obaw o przyspieszone zużycie opon. Nie ma też problemów z pokonywaniem trudnych odcinków terenowych. Napęd na wszystkie osie i potężnej średnicy koła sprawiają, że Terberg prze do przodu niczym czołg. Nieważne, czy jedzie po miękkiej drodze w żwirowni, czy po metrowej głębokości śniegu, zawsze dociera do celu. Jeszcze ważniejsze są jednak naciski. Dzięki specyficznej konstrukcji zawieszenia, na przykład połączone ze sobą tylne osie i wspomnianym ogromnym kołom, użytkownik pojazdu może uzyskać pozwolenie na poruszanie się po drogach publicznych z większym obciążeniem niż użytkownik typowej wywrotki. Chodzi przede wszystkim o naciski na osie. Przepisy mówią o dopuszczalnym nacisku 8 ton na oś. W przypadku Terberga ten nacisk może wynosić po 12 ton na każdą z przednich i po 15 ton na każdą z tylnych osi. Dopuszczalna masa całkowita 54 tysiące kg przy masie własnej około 19 tysięcy kg daje więc ładowność 35 tysięcy kg na drogach publicznych. To praktycznie dwa razy więcej niż w standardowych czteroosiówkach. Na dodatek większość pojazdów Terberg wyposażana jest w skrzynię z hydroburtą, co oznacza dodatkową oszczędność czasu i sił kierowcy. Dzienna kabina ciężarówki pochodzi z Volvo i poza kilkoma detalami, np. terbergowskie logo niedźwiedzia na grillu, nie różni się od tych znanych z pojazdów rodziny FM. Szoferka jest ergonomiczna, wskazania zegarów łatwo czytać, pneumatycznie amortyzowany fotel zapewnia odpowiedni komfort pracy. Materiały użyte do wykończenia zdają egzamin z trwałości w surowych, budowlanych warunkach. Oznaki zużycia są widoczne dopiero po kilkuset tysiącach kilometrów. Szoferkę łatwo utrzymać w czystości. Do pielęgnacji wnętrza wystarczy mokra szmata. Fabrycznie nowy Terberg FM2000T 8x8 kosztuje 100 kilkadziesiąt tysięcy euro, czyli więcej niż nowe wywrotki o standardowym DMC. Polski importer pojazdów Terberg, Danbud, oferuje jednak również sprawdzone, używane Terbergi. Co ciekawe, ceny Terbergów z drugiej ręki są porównywalne do używanych pojazdów MAN czy Mercedes-Benz.
Koszty części zamiennych i serwisu również są porównywalne do pojazdów popularnych marek. Serwis silnika można wykonać w każdym zakładzie specjalizującym się w naprawach Volvo. Pozostałe podzespoły można naprawić w Danbudzie, który dysponuje zespołem pracowników serwisowych wyspecjalizowanych w naprawach Terbergów. Z dostępnością części nie ma problemów. Danbud dysponuje na bieżąco uzupełnianym magazynem części, a w razie braku jakiegoś podzespołu w ciągu kilkudziesięciu godzin może on zostać sprowadzony z Holandii. Na życzenie pracownicy Danbudu wysyłają klientom części kurierem.